Jak się nazywasz? Angelika. Jak? Angelika Kiełbasa. Znowu pan miał ten sen? Tak, ja to widzę całkiem wyraźnie. No ale to chyba nie jest sen. Ja to już kiedyś przeżyłem. Mam wrażenie, że myśli pan o niej coraz częściej. Czy nie wydaje się panu, że poświęca temu zbyt wiele czasu? Inaczej. Czy zaobserwowanie sprawą Angeliki nie powoduje, że cierpią inne ważne aspekty pana funkcjonowania? Możliwe, no. Ale przecież ja szukam miłości swojego życia. No, dla mnie to jest normalne, że próbuję ją odnaleźć. No, takie zachowanie jak jeżdżenie tam i z powrotem pociągiem, którym pan ją spotkał, czy dzwonienie z budki do wszystkich kobiet o nazwisku Angelika Kiełbasa, czy to jednak niezbyt wiele? Pacjenci, którzy relacjonują występowanie myśli bądź czynności natrętnych, zwykle cierpią na tzw. zespół obsesyjno-kompulsyjny. Niekiedy jednak nasilenie obsesyjnych myśli jest na tyle duże, że stwarza to podejrzenie innego rodzaju zaburzeń, zaburzeń osobowości, czy nawet zaburzeń psychotycznych. Zwłaszcza jeśli treść tych myśli nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego szczególnie istotne dla dalszej diagnozy i leczenia w tym przypadku jest stwierdzenie, czy Angelika Kiełbasa w ogóle istnieje. Dla mnie nie jest ważne, czy mi wierzą, czy nie. To na pewno nie jest tylko sen. Ja to widzę wyraźnie. Angelika Kiełbasa musi istnieć.